Cześć, z tej strony urbex.pl. W dzisiejszym odcinku będziemy chcieli przedstawić wam pewną wiarygodną opowieść starszej kobiety, która przeżyła II wojnę światową. Podczas gdy podążaliśmy do opuszczonego obiektu, napotkaliśmy starszą kobietę, z którą zamieniliśmy parę słów, chcąc dowiedzieć się, co tutaj się znajdowało. Lecz starsza pani nie wiedziała. Po krótkiej chwili powiedziała nam, że podczas wojny w tym lasku mordowano ludzi. Więc udaliśmy się do pobliskiego lasku. Cześć, my jesteśmy urbex.pl. Dzisiaj postanowiliśmy zbadać pewną, tak jakby, może nie o tyle co historię, ale spotkaliśmy na drodze o tu taką starszą panią, która powiedziała, że w tych lasach, w tych laskach teoretycznie, przejdziemy się oczywiście po nich, było prawdopodobnie mordowano ludzi. W czasach II wojny światowej. Tak. I właśnie chcieliśmy zobaczyć, jak tam wejść, ale niestety nie da się. Nawet jakbyśmy chcieli. Więc napotkaliśmy taką starszą panią i po prostu powiedziała nam, że nie wie, co tu się znajdowało, bo chcieliśmy ten nieświeczak. Teoretycznie tak. Chcieliśmy zbadać to miejsce. Natomiast się nie da wejść z tego względu, że dach się zawalił. A oprócz tego, tak jak brat wspomniał wcześniej, napotkaliśmy starszą kobietę, która przeżyła oczywiście wojnę. O i tak stanęliśmy, troszkę z nią porozmawialiśmy, popytaliśmy. To chodzi, już w międzyczasie będziemy opowiadać i będziemy szli w te miejsca. Tutaj musimy iść na ten most. A ja sam tak. Bo to są zarośla takie, że... Okej. Także wchodzimy po schodkach. Powolutku. Jak widzicie, trochę zagęszczony, ale taki dosyć fajny klimat jest. I tam jeszcze dalej jest taki właśnie takie rury i w ogóle jakiś taki lasek, więc przejdziemy. No i co? No i w każdym bądź razie postaramy się zbadać to pod kątem jakichś zjawisk paranormalnych, aczkolwiek też czyść tej ciekawości, bo sami, to sami dla siebie też chcieliśmy zobaczyć ten lasek. Bo różne tu rzeczy mogą faktycznie siedzieć, bo to las w sumie. No i tutaj mogło nawet dochodzić do palenia zwłok. Więc jak widzicie. A tym bardziej, że tutaj jest rzeka pod nami. No i można również dobrze można kiedyś tutaj wrzucać jakichś ludzi. Ale możliwe, jeżeli jej Rzeszowy również jest straszny gorąc. Trzeba. Jest miłosierny gorąc. O, jak widać, jesteśmy blisko toru. Czekaj. Widzicie, że nawet pociąg przejeżdża. Ono jest, dobra. Ale nic, powolutku do przodu udajemy się. To powolutku. Być może się też rozdzielimy, żeby tak więcej przebadać terenu. Czyli damy materiał nagrania z dwóch kamer. Urywek z mojej i urywek z mego brata. Dobra. Teraz tak. To jest tak, tu tam jest droga. Tam jest też ścieżka. Tutaj też. Więc może pójdziemy tędy. Dobra, pójdźmy tędy. Najwyżej jak będziemy się wracać, bo tam jest troszkę dalej jeszcze taka polama, więc tam możemy się delikatnie rozdzielić. Albo zróbmy tak. Ty pójdź troszkę tędy. Jak to zrobić? Czy idziemy na razie tędy we dwójkę?
czy po prostu idę w jedną stronę tu, a ty tam. Bo można zrobić tak, bo jak już mówiliśmy, tam dalej idziemy. Ale tam dalej można iść, bo tam jest, pójdziemy we dwóch, tam się najwyżej rozdzielimy. Albo po prostu tam, bo tam jest dalej taka polama i tam polanka. Możemy iść. Także no, możemy, teraz pójdziemy może razem, a tam się rozdzielimy co najwyżej. Dobra, no to ja to... ruszam pierwszy, idź za mną. Mówicie, no takie chaszcze są, no i tutaj. To jest miejsce nieuczęszczalne, no. Zobaczymy, co tam się rozwija. Widzicie, no dużo krzaków, o. No i mokro. No mokro jest, no bo trochę popadało, a że popadało, to się zrobiło parno. Jeszcze tych robactwa jest. Także no to jest taki luźniejszy, powiedzmy, odcineczek. O, właśnie, może akurat coś znajdziemy dziwnego. No tu jakieś ściana są, czy co to jest? To jest po prostu... ...ciółka leśna. Chyba też zaznaczy, tutaj bezdomni też czasem chodzą. Także... Na razie jest spokój, o. I teraz tak. Jest tu rozwidlenie. Ale nie, bo tam nic dalej nie ma chyba. Nie, jest most kolejowy. Ale tam nie ma przejścia dalej chyba. To jak robimy? Można iść... To pójdźmy kawałeczek dalej i najwyżej się rozdzielimy tam. Dobra, to podejdźmy jeszcze tam. Albo wiesz co, czekaj, chodź jeszcze tutaj podejdziemy, bo tutaj, żeby może akurat coś jakieś dziwne, tu rury są. Bo tutaj coś robią. O kawałeczek podejdziemy, bo... Może... to raczej nic nie ma. Tylko most. Bo no, tam jak widzicie... Tak. Wiesz co, tam coś jest? Nie, tam raczej nie ma nic. Dobra, to chodźmy tam, może Jakub, popatrzymy co tam jest. Może coś się uda, o, tam jakaś, jakiś kurde... No jest, komin. Jest. A, czekaj, pokażę. Jakiś komin tam jest, jak widzicie. O tam, dokładnie gdzie świeca. O. Dobra. Tyle robactwa tu jest. Ciupcia nam puczy. Daje nam znak. Nie jesteście sami. Tak. Także tak jak brat wspomniał, to jest taki luźniejszy odcinek poświęcony głównie penetracji tego miejsca. Natomiast... Sprawdzenie może. Natomiast też szykujemy się do wyruszenia na opuszczone budynki. Już tak konkretniej. Jakie tam coś jest, o tam rury są. Możemy jeszcze tu zobaczyć, choć tutaj raczej nic nie ma, bo tu jest most kolejowy. Słuchaj, ja mogę sobie przejść kawałeczek tędy. Ty najwyżej, albo ty sobie pójdź tędy, ja pójdę tędy. Czyli ja mam iść tamtędy, tak? Dobra, ja tylko włączę swoją kamerkę. Oj, to za chwilę się spotkałem, tylko zobaczę co jest. Więc tak, odkąd mój brat włączy swoje nagrywanie, to pierwsze ujęcie będzie ode mnie. I później będzie ujęcie od mojego brata. I na jednym odcinku, jak się tu spotkamy, to już będzie z jednego aparatu robione. Kamery raczej. No więc. No dobra. No możemy tak. Zaczynać. Ty pójdź już tam. No. I tak za chwilkę się tu zobaczymy. Włączyło mi się samo. Może nie masz miejsca. Dobra. Więc jeżeli mojemu bratu się wyłączy, włącz sobie, bo nie włączyłeś. Okej. Okay. Czyli od tej... Włączyłeś? Tak, chodzi. Czyli od tej chwili będziecie widzieć na początku z mojej, później z brata, albo zobaczymy jak to będzie. Także co? Widzimy się za chwilkę tu. Dokładnie. Dobra. To ty idź w swoją stronę, ja idę w swoją. No, to udanych łowów. No, za chwilę. Za chwilę się spotkamy.
Także jak widzicie, drodzy widzowie, jest las. Pójdę sobie kawałeczek tutaj, tymi rurami oczywiście. I zobaczymy co. Jak widzicie, no jest kawał lasku, no nie ukrywajmy. O. No ale zobaczymy co się da uchwycić. Jak słychać, świerszczyki grają. Dobra, idziemy jeszcze kawałeczek prosto. Zobaczymy co tam w trawie piszczy. I się powoli wrócimy. Dobra. No to teraz tak. Jesteśmy tutaj. Jak widzicie, drodzy widzowie, powolutku się wycofujemy. Przeszliśmy kawałeczek spory. Zaraz wkręcę jeszcze w inną dróżkę. I powinno być fajnie. Dobrze. Najciekawsze jest to, drodzy widzowie, że ponoć strasznie dużo ludzi tutaj zginęło w tym lasku. To jak ta pani nam opowiadała, aż generalnie strach pomyśleć. Ale no, na razie jest cisza, spokój. Widać, że pociąg nawet nadjeżdża. Także, drodzy widzowie, tak jak było wspomniane na początku, to jest luźny odcinek. Odcinek poglądowy. Także będzie, może coś się uda akurat nie nagrać. Dobra, wracam się. O, widzę swojego brata. Tak. Także zostaliśmy sami. Tutaj jakieś. Tu raczej nic nie będzie, no bo to jest most kolejowy i nic tutaj nie będzie. Raczej. Tutaj różne historie mogły być, no bo to w końcu coś z tego co pani mówiła, to mogło się tu faktycznie coś dziać. Skoro twierdziła, kobieta była faktycznie, było widać, że mogła być z tych czasów. Więc tak, tutaj nic nie ma. Tam dalej też nic nie ma. Możemy się przejść. No tu nic nie ma, tam jest koniec drogi tak naprawdę, jakieś rurki. Tu są jakieś schody, ale tu raczej nic nie ma. Tam dalej raczej nie widzę sensu, tam jakieś auto stoi również, więc nie będziemy szli. Także, no, jak widzicie, w tym miejscu nic nie ma. Jedynie co jest, no to świerszczyki ładnie sobie tutaj grają ładnie. No i nie ma nic, co by przykuło moją uwagę. Jedynie, jak widzicie, jeszcze księżyc ładnie świeci. Tutaj pociąg jedzie. No, mogło tutaj dosyć ciekawie być, bo mogło być tutaj ciekawe, dobra. Także no nic tam nie ma, tam jest koniec drogi, no, teoretycznie. A ty no, coś znalazłeś? Wiesz co, u mnie generalnie też nic nie ma. Możesz u siebie wyłączyć. Okej. Czyli tak, ja nic tam nie znalazłem. Był mostek, który był strasznie zaliściony. Nie było nawet jak przejść i również samochód stał. Nie było jak nawet tam dalej pójść, nie było po co sensu. Tam dalej można byłoby też pójść, ale tam ale jest tam zbyt skarpy. Stromo, no to, skarpy. Tak, tak, no, tak. Lepiej nie ryzykować. Dobra, słuchaj, może się wróćmy. Dobra. I pójdziemy jeszcze kawałeczek tam, czy było to rozwidlenie. Okej. Okay. Dobra, zrobię tak. Zrobimy cięcie, widzimy się przy tym rozwidleniu, cośmy byli. I wracamy za krótką chwilkę, tylko tam wyjdziemy. Także do zobaczenia za chwilkę.
jesteśmy, wróciliśmy. Jak widzicie, jesteśmy na tym rozwidleniu, więc teraz we dwójkę tam sobie pójdziemy i zobaczymy, czy coś się tam znajduje. Tutaj coś jest, ale to jakiś prąd, czy coś tam jest. Zobacz. Ja podejrzewam, że to jest przepompowna. Możliwe, wszystko możliwe. W końcu rzeka jest. O, i kolejne rozwidlenie. Tutaj i tutaj. Tu i tu. Może chodźmy tam, gdzie jest... Prosto. Prosto, no. To okej. Okay. Księżyc ładnie świeci. Ja tylko sobie pokazałem księżyc. Ja również. Także... O. Tutaj coś jest, ale... Chyba tutaj jakieś bezdomni byli, albo ktoś sobie ognisko urządzał. No tam jest taki głębszy lasek. Możemy podejść kawałek. To możemy podejść i zaraz się tutaj wrócimy. A jak widzicie, zaopatrzyliśmy się w lepsze latarki, żeby było lepiej widać. Tam może nie idą, to już czekaj. To tam nic nie ma już, tylko możemy... same zarośla. Tak, możemy się wracać powolutku. W każdym bądź razie, no jak widzicie widzowie, no jest kawał terenu do obejścia. A to chodź tu, bo nie będą cię słyszeć. Jak widzicie widzowie, no jest kawałek terenu do obejścia. Bliżej chodź, tak wiesz, żeby było nas słychać spoko. Ale no jest nas tylko dwóch. Chodź koło mnie, bo nie będzie słychać nic. Niestety nie mamy takich mikrofonów jeszcze. Ale z czasem wszystko będziemy mieli. No to co? No to dobra, no to trzeba tędy się przez ten... Mieliśmy nie iść. Nie, muszę, nie. Tam już to jest dosyć zarośnięte, to może powiedzmy się pod ten most. I powinno być dobrze. W każdym bądź razie, no mówię, no tu jest kawał, tu jest kawałek obiektu leśnego. Jest kawałek obiektu leśnego, także żeby przejść, no naprawdę, no jedna noc to mało, ale no tak jak wspomniałem wcześniej, to jest tylko poglądowy odcinek, będziemy starali się jeszcze, być może nakręcimy z tego miejsca, a jeżeli nie, to będziemy nakręcać z opuszczonych budynków, w których ponoć straszy i nawet wiemy gdzie. I oczywiście, jeżeli macie jakieś miejsca, to śmiało piszcie w komentarzach. Z chęcią zbadamy. Dokładnie, i jak możecie, dawajcie nam łapki w górę. To tylko chodzi o zasięgi, wiecie o co chodzi, nie? Bo my to robimy też z własnych zainteresowań, a przy okazji dzielimy się z tym z wami. A poza tym mamy zamiar zwiedzić piwnicę... Gestapo. Tak, koło Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. Mieściło się tam dawniej gestapo, które tam pewno, jak wiecie, no gestapo, piwnica. Cele, tam były różne morderstwa na pewno i ludzi katowali, sami dobrze o tym wiecie. Przede wszystkim co roku tam gromadzą się harcerze, palą znicze. My postaramy się być lepsi od harcerzy, postaramy się pomóc tym duszą, które zostały w taki sposób, a nie potraktowane. Czyli okrutnie. I nie mieli prawdopodobnie, jeżeli chodzi o Polaków, to na pewno nie mieli szans odejść z honorem, tak jak na żołnierza przystało, bo prawdopodobnie tam różni na pewno żołnierza też byli. Ale to żołnierze, ale i zwykli cywile, no. No to na wiadomo. Trzeba też no o tym wspomnieć. Ale to dopiero w następnych odcinkach, a teraz jak widzicie, jak przechodzimy przez ten mostek, powolutku będziemy kończyć. Nie, wiesz co, będziemy kończyć może tam koło tej polamki, tam zobaczymy, bo tam jeszcze jest troszkę polamki. A i jeszcze taka... ciekawostka? O, może nie tyle, ale tam właśnie z tego co czytaliśmy na internecie, przynajmniej ja się doczytałem, z moim bratem się tym podzieliłem, że w tych właśnie celach gestapo, tam gdzie były właśnie te cele, koło tam gdzie koło Zamku Lubomirskich, podobno ludzie słyszeli jak coś spada z półek.
spada, kroki słyszeli, także... Ale czy to prawda, to my się chcemy właśnie przekonać na własnej skórze. I prawdopodobnie też jak idziemy zwiedzać tą piwnicę, będziemy mieli gościa specjalnego. Która także nam udostępni piwnicę. To jest mieszkanka właśnie tego... Co, tędy czy tędy? Koło... Tędy przejdziemy, bo to jest... Czy jeszcze pokażemy, widzą ten budynek. No to chodź, zobaczymy, bo nie chcemy tam chodzić, bo tam jest pies, nie chcemy pobudzić, bo tam również... Aha, jeszcze zapomniałem z wejścia powiedzieć. Tam właśnie też podobno w tym jakieś stuki, ale to możliwe, że się wali, no bo to już jest... Stare. Tak, więc nie wiem, może podejdziemy tam kawałek, zobaczymy. Czy tam w ogóle jest pies, przynajmniej tak kupniemy. Nie, może tam, wiesz co? No. Może... No bo chcę im pokazać. Widzą, gdzie to mniej więcej może być wejście. Znaczy, bo... to jest tak, myśmy tam byli, tam... W tych, czekaj. Tam jest taki otwór. Nie widzicie, bo jest ten, ale myśmy tam byli. I tylko my byśmy tam dali radę wejść, tylko z tym, że tam jest rury pozawalane i... Tam nawet nie wiem, czy jakbyśmy się dobrze czołgali, to byśmy tam przeszli. W każdym razie widzicie, widzowie, no jest... Chodzi jeszcze tu kawałek. Jest opuszczony budynek. Nawet dwa, bo tu... I tam za nim. Tak. Natomiast no... Ciężko jest tam naprawdę dostać. Próbowaliśmy wejść w ciągu dnia. Ale no... Oczywiście mieliśmy pozwolenie. Zablokowane tam są wejście. Ale zablokowane, o, widzicie, dach się wali. To nam jest gorzej, bo tam cały dach się zawalił. Dokładnie. Także jeszcze tu troszkę można przejść. Nie chcemy... Dobra, także słuchajcie, widzowie. Trzymajcie za nas kciuki. Będziemy się starać jak najlepiej dla was nagrywać materiały. I mówię, łapki w górę, jak możecie. Bo to tylko zasięgi. Suby, a będziemy się starać nagrywać coraz to bardziej ciekawsze materiały. Bo nas to zachęca choćby nawet do zakupienia lepszego sprzętu. Dokładnie, także trzymajcie za nas kciuki. Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć.